Cześć, z tej strony Sylwia Rozpądek z bloga Czaruję Słowami, czarujesłowami.pl, a to mój podcast Tysiąc Znaków o dobrym pisaniu i pracy copywritera. Dzisiaj opowiem Ci o tym, jakich błędów nie popełniać we współpracy z copywriterem. Ja copywriterką jestem od ponad 6 lat i z różnymi sytuacjami się zetknęłam, z różnymi klientami. Było bardzo wielu klientów, z którymi współpracę wspominam dobrze, ale było też wielu klientów, którzy robili różne błędy, mniejsze lub większe, które utrudniały nam tę współpracę i chciałabym dzisiaj ten temat poruszyć. Ten odcinek nagrywam już chyba z trzeci raz. Nie mogę się jakoś ogarnąć z tym, jak on ma brzmieć, jak on ma wyjść, ale stwierdziłam, że trudno, tym razem nagrywam, wypuszczam, co ma być, to będzie. No muszę opanować jakoś ten swój perfekcjonizm. W ogóle nadal sobie się dziwię, że zabrałam się za nagrywanie podcastu, ale już coraz mniej, bo okazuje się, że to jest całkiem przyjemne. Mogę sobie pogadać, mogę się wygadać, a podobno gadam dużo. I dzisiejszy odcinek postanowiłam zadedykować przede wszystkim klientom, przedsiębiorcom, osobom, które współpracują, które pracowały, pracują lub zamierzają pracować z copywriterem. Jeśli jesteś taką osobą, posłuchaj uważnie. Jeśli jesteś osobą, która współpracowała z copywriterem i była bardzo niezadowolona, również posłuchaj uważnie, bo być może się dowiesz, dlaczego coś poszło nie tak. Chociaż najczęściej jest tak, że obie strony są troszeczkę winne. No taka prawda, w większości przypadków, w większości relacji, w większości także relacji służbowych ta zasada się sprawdza. A jeśli nie jesteś klientem, ale jesteś na przykład copywriterem albo w ogóle freelancerem, to podeślij ten odcinek swoim klientom, swoim znajomym przedsiębiorcom, którzy współpracują z copywriterami lub zamierzają. A jeśli jesteś copywriterem i znasz to wszystko z doświadczenia, to odezwij się do mnie na Instagramie i daj mi znać, co tobie najbardziej przeszkadza we współpracy z klientami. Co ci klienci robią, czego nie powinni robić, bo może dzięki twojej wiadomości powstanie kolejny odcinek tego podcastu. Wszystkie linki do książek, stron i narzędzi znajdziesz w opisie odcinka. Miłego słuchania. Pracuję jako copywriterka od ponad 6 lat. Pracowałam na etacie w biurze, na etacie zdalnym oraz jako freelancerka, więc tych doświadczeń we współpracy z klientami, z pracodawcami mam całkiem sporo i dlatego postanowiłam powiedzieć Ci dzisiaj, jak nie pracować z copywriterem, czego nie robić, co sprawia, że copywriter się wkurza, co utrudnia pracę copywriterowi. Jest dużo takich rzeczy, które klienci robią, świadomie lub nie, celowo lub nie i dzisiaj chciałabym Ci o nich opowiedzieć, żebyś mogła następnym razem uniknąć takich kwestii albo żebyś mogła ich uniknąć w ogóle. Jeśli jesteś potencjalnym klientem copywritera lub klientem, posłuchaj uważnie i zastosuj to w kolejnych współpracach, a od razu zauważysz, że ten copywriter jest jakiś milszy, bardziej przyjazny, bardziej pozytywnie nastawiony. I teraz po kolei zaczynamy od etapu nawiązania współpracy, czyli tego momentu, kiedy ty jako klient znajdujesz mnie w sieci, kontaktujesz się ze mną i ustalasz szczegóły. Z założenia powinno to wyglądać tak, że najpierw przeglądasz moje portfolio, potem ze mną rozmawiasz, wysyłasz mi brief, albo raczej odpowiadasz na mój brief, bo to ja ci go wysyłam. Czyli tak naprawdę chodzi tutaj o wytyczne. W moim przypadku po prostu udzielasz odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania w formie ankiety. Następnie otrzymujesz ode mnie wycenę oraz termin realizacji, mówisz działamy, ja działam, a ty jesteś zadowolony z treści, które ci dostarczyłam. No ale dobrze, jesteśmy na etapie początkowym i co na tym etapie może pójść nie tak? Zawsze mnie to szokuje, że klienci nie sprawdzają portfolio. To jest ogromny, ogromny błąd. No bo hej, czy to moje portfolio jest na mojej stronie dla ozdoby? Nie. Jest dla ciebie, żebyś zanim zlecisz mi pracę zobaczyła jak piszę i czy mój styl tworzenia treści, styl pisania ci odpowiada. Nie zaglądanie do mojego portfolio jest z twojej strony dość dużym błędem, no bo jak inaczej chcesz sprawdzić, co piszę, jak piszę, co do tej pory pisałam, dla kogo, czy to w ogóle może spełnić twoje oczekiwania. Bardzo często tak jest. I to się kończy drugim błędem. Nie sprawdzasz portfolio, więc żądasz darmowego tekstu próbnego. No i okej, dobra, ten tekst próbny jestem w stanie zrozumieć, bo czasami może faktycznie to jest dobra opcja, ale jest bardzo wielu klientów, którzy żądają darmowych tekstów próbnych, a to jest już złe moim zdaniem. No dla mnie stworzenie tekstu próbnego to jest taka sama praca jak stworzenie tekstu płatnego. I o ile rozumiem jakieś dogadanie się co do stawki, że może troszeczkę taniej, bo to jest próbny, to jednak nie rozumiem zupełnie tego, że wymagasz ode mnie stworzenia treści za darmo. No i poza tym, zobacz, ja na ten próbny tekst też muszę poświęcić czas. A co z tym czasem, kiedy jednak mnie nie wybierzesz? A co z tym czasem,
kiedy przez wizję pięknego zlecenia, którego nie dostanę, budżet mi się nie zepnie. No co mam powiedzieć dostawcy prądu, że w tym miesiącu oczekuję prądu na próbę za darmo? No chyba to tak nie działa, prawda? Już pomijam kwestię, że bardzo często jest wiele firm, które po prostu żerują na copywriterach i wyłudzają takie teksty próbne za darmo pod pretekstem wielkiego projektu rekrutacyjnego, a potem milkną i wykorzystują sobie nielegalnie te treści na swojej stronie. Oczywiście przed tym jako copywriterka mogę się zabezpieczyć, no ale umówmy się, to jest słabe. Próbny tekst to nie jest zbrodnia. Możesz go oczekiwać, ale pod warunkiem, że za niego zapłacisz. No i kolejna kwestia teraz. Klienci, którzy starają się jak najwięcej wyciągnąć za darmo w trakcie ustaleń. To jest też taka rzecz, którą bym mogła dopowiedzieć do tego punktu o darmowych tekstach próbnych, ale często się zdarza, że klient bardzo dużo zadaje pytań na początku, bardzo dużo wiedzy stara się zdobyć i próbuje dosłownie wyłudzić jak najwięcej wiedzy, pomysłów, wskazówek i pod pretekstem tej współpracy, którą obiecuje przed podpisaniem umowy, przed dopięciem tej współpracy, ma masę pytań. I okej, te pytania są super, ale jeśli po uzyskaniu odpowiedzi, planu działania czy przykładowych pomysłów zwijasz się, no to nie, to już jest wyłudzenie, to nie jest w porządku. Bardzo częsty przypadek na rynku copywriterskim to jest oczekiwanie pracy za bardzo marne stawki. Bardzo częste. Bo może chcesz zapłacić copywriterowi za teksty, ale najlepiej jak najmniej. No i szukasz tego najtańszego człowieka w Polsce czy tam w ogóle na świecie. No prawda jest taka, że jeśli chcesz najtaniej, no to chyba jednak trzeba uderzyć do Bangladeszu. Czy w Bangladeszu będą ci w stanie napisać teksty po polsku? Śmiem wątpić. No dobra, rozzłośliwiam się i mam nadzieję, że ich się tutaj nie obrazi, ale no, naprawdę to nie jest w porządku. Łatwo jest zazwyczaj to zauważyć, bo albo od razu klient ogłasza, że zapłaci 15 zł za 1000 znaków ze spacjami i umówmy się, przy tej inflacji, jaką mamy w 2022 roku, to jest bardzo marna stawka, albo pyta o wycenę i od razu usiłuje ją zbić i obniżyć wartość, żąda rabatu za nic już na starcie. Jakby coś przypominam, rabat to stolica Maroka. Albo hejtuje wręcz taki klient otrzymaną wycenę i obraża się, że copywriter pracuje, że chce zarobić, że no umówmy się, nie jest to tak zwaną pod ciepłą, którą utrzymują rodzice i potrzebuje po prostu się utrzymać, tak? Hello, copywriter to jest człowiek, który prowadzi biznes i chce ten biznes utrzymać i zarobić na życie i jakby nie jest w stanie powiedzieć na przykład dostawcy prądu czy dostawcy wody, hello, ja tutaj żądam rabatu, bo ja tutaj jestem twoim klientem od miesiąca. No dobra, nie od miesiąca. Tak sobie czasami podejrzewam, że tego typu klienci przychodzą zazwyczaj z portali typu giełda tekstów czy good content, gdzie uczą się, że taki tekst może kosztować max 5 zł. No i przeżywają szok, bo się okazuje, że copywriter może zażądać 25 zł za 1000 znaków ze spacjami, 40 zł za 1000 znaków ze spacjami, a może nawet 80 zł za 1000 znaków ze spacjami. No i mi się wydaje, że to jest taka strasznie wysoka kwota. No ale jeśli jednak weźmiemy pod uwagę to, ile czasu trzeba poświęcić na stworzenie dobrej, jakościowej treści, to te stawki wcale nie są takie wysokie. To jest raz. A druga kwestia jest taka, że no chyba wszystko zależy od tego, czy chcesz dostać jakość giełdy tekstów, czy chcesz dostać jakość tekstu, która nie odstraszy ci odbiorców, tak? Jeśli chcesz dostać taki tekst, który przekona twoich odbiorców do zakupu, który pomoże ci wzbudzić ich zaufanie, który pomoże ci wzbudzić ich sympatię, no to nie, taki tekst musi kosztować więcej. Bo to nie jest byle co, to nie jest coś tam do napisania, jakiś tam tekst. To jest tekst, który jest skuteczny, który spełnia twoje cele, który realizuje twoje cele. To od tego tak naprawdę wszystko zależy. No dobra, teraz trochę coś innego. To jest akurat błąd z mojej perspektywy, bo ja jestem introwertykiem i raczej niespecjalnie lubię rozmowy telefoniczne, a niestety często trafiam na klientów, którzy się upierają na te rozmowy telefoniczne. Czy czasami to jest luźna propozycja i ja wtedy mówię, że no nie za bardzo i klient mówi okej, a czasem jest tak, że koniecznie numer telefonu albo w ogóle, słuchajcie, jest motyw pod tytułem, że dostaję maila od treści po prostu to mój numer telefonu. Aha, czy ja mam zadzwonić jeszcze, tak, fajnie. A to jednak no jakby ty do mnie przychodzisz, nie? No myślę, że jednak lepiej jest najpierw się upewnić, czy ten copywriter w ogóle chciałby rozmawiać przez telefon. Znaczy ja rozumiem, że może dla ciebie to jest wygodniejsza metoda komunikacji, no dla mnie niekoniecznie, ja jednak muszę mieć na piśmie to wszystko tak naprawdę,
Ale to też jest kwestia tego, że ja kiedyś nie miałam informacji na stronie o tym, że raczej rozmowy telefoniczne u mnie nie przejdą. No więc wtedy nie mogłam mieć pretensji do klientów, że proponują rozmowę przez telefon. No ale kiedy mam taką informację, a nadal klienci proponują i wysyłają mi te numery telefonów, no to no nie wiem, no to już jest takie trochę. A ja naprawdę, naprawdę nie znoszę rozmawiać przez telefon, zwłaszcza z nieznajomymi osobami. No ja dosłownie staję w płomieniach, gdy mam gdzieś zadzwonić lub odebrać połączenie z nieznanego numeru. No i kolejna kwestia właśnie jest taka, że wolę mieć na piśmie, a prawda jest taka, że rozmowy telefoniczne najczęściej kończą się tym, że i tak trzeba napisać maila z podsumowaniem. No więc umówmy się, może jednak ta rozmowa powinna być mailem? No przynajmniej ja tak mam. Znam copywriterów, którzy nie mają nic przeciwko rozmowom telefonicznym i podają numer telefonu na swoich stronach i podejrzewam, że to może być ten sygnał. Jeśli ktoś podaje numer telefonu na swojej stronie, no to najprawdopodobniej nie ma nic przeciwko temu, żeby do niego dzwonić. Jeśli ktoś nie podaje numeru, trzeba go wypytywać. Jest większa szansa, że ta osoba nie lubi rozmów telefonicznych i to może być jakiś sposób na rozpoznanie tego. Kolejny błąd, klienci, którzy w ogóle nie dbają o komunikację. Czyli nie informują o niczym, nie podają wytycznych, nie wypełniają briefu albo wypełniają go byle jak. No, generalnie trzeba ciągnąć ich za język, bo myślą, że copywriter jest jasnowidzem. No to jest spora piekielność ze strony klientów, z którą często się spotykałam. Ja rozumiem, że taki klient może się bać, wstydzić coś powiedzieć o swoich oczekiwaniach, no bo żyjemy w kraju, w którym dość mocno wtłacza nam się taki wstyd w osobowość, albo może po prostu nie wiedzieć, czego chce, no ale potem zadaję pytanie, by go naprowadzić i staram się skłonić takiego klienta, żeby pomyślał o tym, jaki ma cel, czego oczekuje, co mu się podoba, co mu się nie podoba, jakie przykłady tekstów na ten sam temat widział u konkurencji, które mu się podobały, a które mu się nie podobały i nie chciałby takich mieć na przykład na swojej stronie. No jeśli po takim pytaniu zapada cisza, to chyba coś jest nie tak. Co ja mam wtedy zrobić? Napisać dla siebie te teksty w ciemno bez niezbędnych dla mnie informacji i modlić się, żeby jednak ci się spodobały? No chyba nie jest to najlepsza metoda. Ale zauważyłam też taką pewną prawidłowość, że często tak wygląda współpraca z agencjami i marketerami w ogóle. No i znajoma też mi niedawno napisała, że dostała propozycję napisania tekstu do reklamy. Zapytała, powiedz coś więcej o usłudze, jaka oferta, jakie grafiki będą w tej reklamie. Odpowiedź? Ja podziękuję. Fach z przytupem i melodyjką. Ja wiem, że marketing na wiecznym niedoczasie, bez briefu, ale ja na przykład bez briefu nic nie napiszę. Jeśli klient się na mnie obraża, że zadaje pytania, no to uznaję, że to po prostu nie mój klient. Ja bardzo chcę pracować z ludźmi, którzy mają konkretny cel i którym ja mogę pomóc osiągnąć ten cel, a to zawsze wymaga szczerej rozmowy i zastanowienia się nad tymi celami. Copywriter to nie jasnowidz. No, jeśli czegoś nie powiesz wprost, to się nie domyśli i nie możesz mieć o to do niego pretensji. Dobra, kolejna popularna dość sytuacja, częsta. Klient, który myśli, że copywriter pisze teksty dla niego. Myślisz, że copywriter, ja piszę teksty dla ciebie. No nie. Te teksty, które dla ciebie piszę, piszę tak naprawdę dla twoich klientów. I okej, dobra, może być tak, że należysz do swojej grupy docelowej, wszystko się spina, ale nie zawsze jesteś tym potencjalnym klientem swojego biznesu. No bo jeśli na przykład jesteś 40-letnim mężczyzną, który prowadzi sklep z artykułami dla ciężarnych, no to jakby, no nie, chyba nie należysz do swojej grupy docelowej. I czy nadal myślisz, że w tej sytuacji ten otrzymany tekst powinien się tobie podobać? A może jednak twoim klientkom, co? Czasami tak jest właśnie, że okej, wszystko fajnie, wszystko ustaliliśmy, copywriter podsyła ci tekst, a ty nagle tobie się nie podoba ten tekst. No nie zawsze mnie się nie podoba, to jest dobry argument. Czasami to jest tylko egoistyczny argument, z którego na dodatek nic nie wynika. I jeśli w ogóle chcesz, żeby copywriter wyciągnął z tego coś konstruktywnego, to postaraj się opowiedzieć coś więcej, wyjaśnić i posłuchaj też, co ten copywriter ma ci do powiedzenia, bo może mieć rację. I od tego, czy go posłuchasz, czy dasz wygrać swojemu ego, no powiedzmy sobie szczerze, to trochę tak jest, że to ego w tym zgłaszaniu poprawek zawsze macza paluchy, zależy, czy otrzymane teksty przyniosą ci efekty. Więcej ruchu na stronie, więcej nowych klientów, więcej zapytań, więcej zakupów, no więcej kasy po prostu, tak, bo to o to chodzi. Kolejna chyba częsta sytuacja, przynajmniej z tego, co rozmawiam z innymi copywriterami, klienci, którzy roszczeniowo podchodzą do copywritera, bo kiedyś jakiś tam nie spełnił ich oczekiwań i teraz prewencyjnie nienawidzą wszystkich copywriterów. Klient, który już na starcie zachowuje się jak prima donna. No, spotkałam paru takich i wiem, że moi znajomi copywriterzy też czasami takich spotykają.
To takie podejście zdradzonego klienta, który jak zdradzony przez kobietę facet automatycznie zdraża się do wszystkich kobiet i zakłada, że wszystkie są złe. Są też tacy zdradzani klienci, którzy z góry zakładają, że copywriterzy są źli, nieuczciwi, nieterminowi i w ogóle do niczego, więc od samego początku jasno to komunikują i sugerują i podchodzą tak z taką sporą niechęcią, którą naprawdę da się wyczuć. Ja nie podejmuję się współpracy w takiej toksycznej atmosferze, bo po prostu wolę poświęcić ten czas na współpracę z fajnymi, miłymi klientami, którzy mnie po prostu szanują. Kolejna kwestia. Klienci, którzy nie czytają tego, co do nich piszemy i ciągle pytają o to samo i pozostają w świecie swoich wyobrażeń, wizji wyrwanych z kontekstu. No, zdarzają się czasami tacy. Znaczy czasem to są po prostu osoby, które są w porządku, tylko po prostu są trochę chaotyczne. A czasami w sumie chyba te osoby nie powinny współpracować z copywriterami. Czyli tak, ja odpowiadam na twoje pytania, a ty zarzucasz mnie milionem swoich wizji i pozostajesz w świecie swoich wyobrażeń. Jakby zupełnie do ciebie nie docierało, co napisałam. No i taka komunikacja jest po prostu trudna i męcząca. No okej, ja rozumiem, zazwyczaj klienci copywritera nie mają za wiele czasu na współpracę, bo jakby mieli ten czas, pewnie by sami sobie te treści tworzyli. No ale jednak ta komunikacja musi działać. I jeśli jest trudna, to myślę, że temu copywriterowi trudno będzie też opracować dobre treści dla ciebie. Dobra, teraz mamy dwa przykłady przeciwne. Klienci, którzy nie wysyłają materiałów. To jest coś do wybaczenia. Ale jeśli oczekujesz super tekstów, to powinieneś dać coś od siebie i dostarczyć materiały. To może być poprzednia wersja tekstów, to mogą być twoje notatki, to mogą być przykładowe artykuły, które ostatnio na ten temat przeczytałaś. To mogą być artykuły, których absolutnie nie chciałabyś mieć na swojej stronie, które ci się absolutnie nie podobają i uważasz, że nie trafią do twojej grupy docelowej. Tak czy owak, każda taka wskazówka jest dla copywritera na wagę złota. No i teraz druga strona tego samego medalu. Klienci, którzy wysyłają za dużo materiałów. No, można wpaść także w taki rów. Mianowicie wysyłasz za dużo, wysyłasz nadmiar materiałów i ja nie myślałam nigdy, że jest to w ogóle możliwe, dopóki nie trafiłam na taką klientkę, która zarzuciła mnie milionem wersji swojego tekstu, który ja dla niej miałam napisać. Wysłała mi serio chyba z 10 w swoich wersji, które różniły się może jednym słowem. Ja już na dzień dobry miałam do opanowania nie tylko tekst, ale też bigos w głowie i bałagan w mailach. Czy to źle, że pisała swoją wersję tekstu? No nie mam zdania, tak szczerze mówiąc, ale skoro pisają milion razy, no to może jednak trzeba było to zebrać w jednym miejscu, w jednej wersji, jakoś tu poukładać, no żebym ja nie musiała tego układać i tracić czasu na zbieranie w całość tych wszystkich wywodów. No i teraz ostatnia rzecz, która kiedyś mi się zdarzyła. Tak, jeśli już te teksty są napisane, jeśli już otrzymałaś te teksty, to co robisz? Zapadasz się pod ziemię, odbierasz maila i cisza. Nie piszesz, czy tekst ci się spodobał, czy nie. Czy wszystko jest ok, czy nie? Czy chcesz coś poprawić, zmienić? Nie. Nic nie dajesz znać, tylko znikasz z horyzontu. Nie piszesz, nie dzwonisz. No okej, to jeszcze nic. To ryzyko mam wkalkulowane i zakładam, że skoro milczenie oznacza, że jest wszystko ok. Ale właśnie, miałam kiedyś klienta, który właśnie tak zrobił. Dostał tekst i zapadł się pod ziemię. Cisza. No więc uznałam, że ok, chyba było wszystko spoko. Ale klient wrócił po 2 miesiącach, gdy już dawno zapomniałam o zleceniu. Z radosnym: dzień dobry, pani Sylwio, przeczytałem tekst, jest super, ale mam do niego parę uwag. Tutaj przypomnę, że jest coś takiego jak efekt zegarnik, który powoduje, że nie pamiętamy tego, co jest zakończone. I to właśnie dlatego tak rozprasza cię pranie w pralce, które czeka, aż je rozwiesisz. I właśnie dlatego ja zdążyłam zapomnieć o tym zleceniu, bo było zakończone. No i od tej pory ustalam konkretnie, że czas na dostarczenie poprawek to jest 5 dni roboczych od momentu otrzymania treści. Czasami więcej, no to zależy tak naprawdę, ile mnie zajęło tworzenie treści. Staram się, żeby to było dość proporcjonalne. I po tym czasie, jeśli nie zgłosisz poprawek, no to pozamiatane raczej już, trudno. Niestety nic zaraz zrobimy. No, oczywiście, jeśli byłaby jakaś losowa sytuacja, która powoduje, że nie jesteś w stanie mi dostarczyć tych poprawek, ale dasz mi znać, jasne, to gadamy się. No ale na pewno nie można robić czegoś takiego, że znikasz z horyzontu, a potem nagle radośnie wracasz po 2 miesiącach, kiedy ja już być może nie pamiętam, kim jesteś i co dla ciebie robiłam. No, efekt zegarnik, to nie jestem ja i moja złośliwość. Efekt zegarnik, tak to właśnie działa. Wrzucę ci nawet link na ten temat w opis odcinka, co możesz poczytać więcej. I teraz znowu kolejny podobny błąd.
ale z drugiej strony zlecasz za dużo poprawek. Zlecasz za dużo poprawek, masz ciągle jakieś nowe oczekiwania, które w najlepszym razie nie poprawiają tekstu, a w najgorszym mocno mu szkodzą. No to jest trochę tak z tym kiczowatym, pruszącym śnieżkiem na stronach www, który kiedyś był bardzo modny. Ja zawsze mówię, że nie ma takiego tekstu, którego ktoś inny nie chciałby jeszcze poprawić, zwłaszcza inny copywriter lub polonista, a już najgorzej to jest wtedy, gdy do tekstu ma dostęp kilka osób w firmie. I wtedy co się dzieje? Każda z tych osób stara się zabłysnąć i ma uwagi. No akurat też znam taki przypadek i uważam, że było to słabe i to jest bardzo widoczne tak z tej perspektywy tej osoby, która stworzyła treść, bo nawet jeśli ja podchodzę do tego osobiście i no jest mi trochę przykro, że tak każdy się tam mądrzy i po prostu mi tam wytyka coś w tym tekście, no to jednak z drugiej strony widzę, że to jest takie na siłę. Bo czasami te uwagi są takie no bez sensu, trochę i niewiele wnoszą. No ale jestem też zdania, że można tego uniknąć. Generalnie uwagi to nie jest nic złego, ale muszą mieć sens, muszą być konstruktywne. I ja już sobie założyłam tak, że mam zawsze jedną turę poprawek w cenie. Rzadko się zdarza, żebyśmy tę jedną turę przekroczyli, bo bardzo podkreślam to, że jest jedna tura i że proszę o zbiorcze wysłanie uwag za jednym zamachem, w jednym pliku, no bo tak też łatwiej będzie mi je wprowadzić. Do tego wniosku doszłam, kiedy po kilku współpracach, gdzie każda uwaga docierała do mnie innym kanałem i z osobna, gdzie nawet jeden zleceniodawca nagle się rozmnażał w kilka osób, które wysyłały uwagi, które te uwagi sobie przyczyły albo w najlepszym razie nic nie wnosiły. Gdy klient ciągle chciał dłubać i dłubać w tym tekście, a mnie zwyczajnie przestawało się to opłacać, no bo spędzałam drugie tyle na poprawkach i to takich, które były totalnie bez sensu. No ja jakby nie rozumiem też takiego podejścia, kiedy klient, który do tej pory nie chciał nic powiedzieć o swoich oczekiwaniach, trzeba go było ciągnąć za język, nagle na etapie poprawek chce praktycznie napisać tekst od nowa. No być może to tak jest, że widzisz ten tekst i nagle wiesz, czego chcesz, a czego nie chcesz, ale myślę, że lepiej byłoby to określić przed stworzeniem treści. No a druga kwestia jest też taka, że no, czasem z tymi poprawkami naprawdę tak jest jak z tym puszczącym ścieżkiem na stronach. No niektórzy klienci by to chcieli, sobie tego życzą, wydaje mi się, że jest to fajne, a się okazuje, że tak naprawdę dla odbiorców to jest totalny kicz, a w ogóle to spowalnia strony i jeszcze je szkodzi. No więc czasami z tymi poprawkami, które zgłaszasz, no to też tak czasami jest, że one nie zawsze mają sens i może czasami warto jednak zaufać temu copywriterowi. A zdarza się też czasami, że klienci zadają pytania z kosmosu, tak? To jest kolejny błąd. No, na przykład taka sytuacja. Przyjmujesz tekst, wszystko jest ok, dajesz znać, że odebrałaś, jest ok, a potem nagle wracasz po pół roku i pytasz, ale dlaczego pani w tym tekście zwraca się do klientów na ty, a nie per państwo? No tak też kiedyś zrobił jeden mój klient. I mogę się założyć, że nie skalał się zajrzeniem do mojego portfolio, bo gdyby zajrzał, to by wiedział, że piszę na ty i nie mam żadnych tekstów pisanych per państwo. No bo ja w to za bardzo nie wierzę i uważam, że w większości przypadków naprawdę nie ma sensu zwracać się do ludzi w internecie per państwo, per pani. Wystarczamy państwo najwyższą jakość. No nie, nie, nie. Nie mam takich tekstów w swoim portfolio i nie wierzę w coś takiego. A na sam koniec wspomnijmy jeszcze o czymś takim jak ogólna nieterminowość, czyli odpisujesz na maile po miesiącu lub mój hit po pół roku. Tak. Albo dostajesz tekst i nie dajesz nic znać, a nagle po dwóch miesiącach zwracasz poprawki, o tym już mówiliśmy. Albo nie płacisz zaliczki w terminie, tylko płacisz ją po miesiącu. Albo po wysłaniu wyceny znikasz bez słowa, nie piszesz, nie dzwonisz. No taka kultura biznesowa w Polsce, że czasami maile pozostają bez odpowiedzi. Ja uważam, że jest to słabe, bo nawet jeśli nie wiem, wycena ci nie odpowiada, nawet jeśli z jakiegoś powodu nie skorzystasz z usług danego copywritera, myślę, że wypadałoby napisać po prostu kulturalne dziękuję i jakby wyjaśnić sytuację. Po prostu chodzi mi o to, że poważna firma powinna poważnie podchodzić do terminów, które obiecuje. A na sam koniec hit, którego na szczęście udaje mi się unikać i być może za chwilę powiem w jaki sposób. Nie płacisz na czas. Dostałaś gotowy tekst w tydzień, a tymczasem po miesiącu, gdy termin zapłaty już dawno minął, nadal nie opłacasz faktury. Albo ignorujesz tę fakturę, a jak już przychodzi czas jej zapłaty, to zadajesz zbyt dużo dziwnych pytań, które no, różne są taktyki, różne są sposoby. Tak, zdarza się czasami, że się zrzuca winę na księgową,
zdarzają się tam szefowie na urlopie i tego typu sprawy. No tak, zdarzyło mi się spotkać z taką sytuacją ze strony dużej firmy i to jest dość częsta sytuacja właśnie ze strony dużych firm. Oczywiście wszystko było winą księgowej. Na szczęście po kilku upomnieniach zapłacili i nie musiałam ze sprawą robić nic dalej. I na szczęście też nie miałam takiej sytuacji, w której musiałabym się domagać swoich pieniędzy w sądzie. No i mam nadzieję, że tego uniknę na przyszłość. Znaczy, moją metodą, żeby unikać takiej sytuacji, jest to, że zazwyczaj przy nowych klientach, przy nowych współpracach zastrzegam, że płatność z góry, przy pierwszym zleceniu. I jeśli wszystko pójdzie ok, jeśli widzę, że ten klient się nie miga od tego, to wtedy możemy już współpracować potem i ustalić płatność z dołu, czyli po wykonaniu zlecenia, ale zawsze ta pierwsza płatność jest u mnie z góry i dzięki temu widzę, czy klient jest gotów zapłacić, czy chce zapłacić, czy się miga. Do tej pory takiego klienta, który się miga, nie miałam. Ci, którzy się migają, rezygnują na tym etapie. Taka prawda. I to już wszystkie błędy we współpracy z copywriterem. Czy zdarzyło Ci się któryś z tych błędów popełnić? Mam nadzieję, że nie, ale jeśli Ci się zdarzyło, to się nie przejmuj. Najważniejsze jest to, żeby mieć świadomość tego i po prostu tego unikać w przyszłości, kiedy już o tym wiesz, że jest to błąd i że to może utrudni Ci współpracę z copywriterem. A jeśli jesteś copywriterem, czy takie błędy we współpracy popełniają Twoi klienci? A może coś byś dodał do mojej listy? Chcesz więcej? Koniecznie zaobserwuj mój podcast. Daj mi znać, co sądzisz, a na pewno odniosę się do tego w kolejnych odcinkach. Możesz ze mną skontaktować się na przykład na Instagramie. Jeśli chcesz poczytać więcej o copywritingu, współpracach i pisaniu tekstów, zajrzyj na moją stronę czarujeslowami.pl. Wszystkie linki znajdziesz w opisie odcinka. I koniecznie zapisz się też na mój newsletter czarujeslowami.pl/newsletter. Tam przeczytasz jeszcze więcej, jeszcze lepiej i będą tam rzeczy, którymi nie dzielę się nigdzie indziej. Pamiętaj, to był podcast 1000 znaków, z tej strony Sylwia Rozpondek. I pamiętaj również, żeby wystawić dobrą ocenę mojemu podcastowi, możesz to na przykład zrobić w Spotify za pomocą gwiazdek, a jeśli nie wiesz jak, to oczywiście możesz też mnie o to zapytać. Będę Ci bardzo wdzięczna za feedback, jak Ci się podobał ten odcinek. To już wszystko na dziś. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku.